STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Przed sezonem 2021-2022. Jak sami Państwo widzą, autokar z naszymi zawodnikami już zajechał. W kadrze na ten obóz znalazło się 28 zawodników, z czego aż 14 piłkarzy to piłkarze o statusie młodzieżowca. Jeżeli chodzi o pełną kadrę, to prezentuje się ona następująco. Bramkarze: Paweł Steinbors, Błażej Niezgoda, Ksawier Dziekoński, Jakub Jasionek i Miłosz Piekutowski. Obrońcy: Błażej Augustyn, Izrael Puerto, Bojan Nastić, Steven Godfrey Bitok, Kacper Tabiś, Bartłomiej Wdowik i Bartosz Kwiecień. Pomocnicy: Taras Romanczuk, Przemysław Mystkowski, Jesus Imas, Tomasz Prikryl, Oliwier Wojciechowski, Karol Struski, Michał Surzyn, Martin Pospisil, Eryk Matus, Bartosz Bajer, Jakub Orpik, Dani Quintana. Kapitan już przybył, kapitan już się przywitał, a ja dokończę relacjonować to, jak wyglądać będzie kadra na ten obóz. Zostali napastnicy, a wśród napastników można wymienić Jakowa Pulicia, Bartosza Bidę, Krzysztofa Toporkiewicza i Fiodora Czernycha. Jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy są nieobecni na tym obozie przygotowawczym, to nieobecni będą Paweł Olszewski, Iwan Rulnie oraz Bogdan Cyru, których z treningów i z obozu wyeliminowały urazy. Reprezentant Rumunii leczy drobny uraz i przez najbliższe 2 tygodnie realizować będzie trening indywidualny. Paweł Olszewski do treningu z drużyną powinien wrócić, gdy ta zakończy zgrupowanie. Natomiast wciąż czekamy także na Iwana Rulnie, który każdego dnia czyni postępy w kierunku powrotu do normalnego treningu. Co warto zauważyć, na obóz z zespołem nie udał się Konrad Wrzesiński, który otrzymał od klubu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. No i ci zawodnicy, których przed chwileczką wymieniłem, czyli piłkarze leczący kontuzje. Dzień dobry, witamy. Jest też trener Ireneusz Mamrot, z którym mam nadzieję za chwileczkę będziemy mogli zamienić kilka słów. I jest z nami trener Ireneusz Mamrot. Trenerze, witamy w Kępie koło Sochocina. Myśmy zajechali troszkę wcześniej od Was. No może na początek, jak droga? Dzień dobry. Podróż bezboleśnie, że tak powiem, minęła. Szybko przyjechaliśmy, szybciej niż planowaliśmy, także zadowoleni jesteśmy. Zacząć wypada od liczby zawodników, którzy znaleźli się w kadrze na ten obóz, aż 28, ale najważniejsza liczba to 14, bowiem aż tylu piłkarzy to piłkarze będący w kadrze na obóz, którzy mają status młodzieżowca. Nie powiedział, że aż 28, bo kadry dla zgrupowania są z reguły szerokie i na pewno bardzo liczymy na to, że to będzie jeszcze jeden, dwóch zawodników do nas dołączyć. Jeszcze na pewno liczba tych młodych zawodników, którzy od początku się z nami przygotowują. To nie jest tak, że tylko przyjechali na zgrupowanie, ale cały tydzień już z nami pracowali i na tyle się zaprezentowali z dobrej strony, że wierzę, że przyjechali tutaj powalczyć też o swoje. Na tym obozie będzie miał trener możliwość sprawdzenia, zapoznania się z umiejętnościami nowych zawodników, m.in. Michała Surzyna, Kacpra Tabisia czy Izraela Puerto. Trochę na temat tych zawodników mówił trener w trakcie ostatniej konferencji prasowej przed wyjazdem, ale może jakby jeszcze raz można przybliżyć nieco, nie wiem, czego trener od nich oczekuje, jak będą sprawdzani w trakcie tych treningów podczas obozu. Sylwetka z każdego z nich jest troszeczkę inna. Na pewno Israel już z zawodnikiem doświadczonym, też znającym dobrze naszą ekstraklasę i nie tylko jego umiejętności decydowało o tym, ale właśnie to, że zna naszą ekstraklasę też. Jeśli chodzi o
No, Kasper Tabisia, no, mimo młodego wieku i statusu młodzieżowca, już ma grubo ponad 100 spotkań rozegranych na tym poziomie centralnym w drugiej lidze, ostatnie 2 lata regularnie w pierwszej, i to też ma duże znaczenie, że to harmonijnie się jakby rozwija zawodnik. Natomiast no, trzeci z nich, najmłodszy zdecydowanie, Michał Służyń, 17-letni zawodnik, na pewno ze sporym potencjałem, i teraz nasza tutaj rola jako sztabu, czy moja jako trenera, ale też jego jako zawodnika, żeby to wszystko rozwijać i żeby to szło w dobrym kierunku. Celowo nie pytałem jeszcze o czwartego do niego Quintanę, bo jego dobrze wszyscy w Białymstoku znają, a poza tym dużo o nim było mówione. A kończąc wątek personalny, brakuje kilku zawodników w kadrze, dokładnie 3, między innymi Pawła Olszewskiego. Jak trudno będzie im później wejść w odpowiedni trening przez tą absencję i co z urazami? Może wiadomo coś więcej na ten temat dzisiaj? Problem jest większy taki, że to nie jest tylko absencja na zgrupowaniu, tak jak to jest w przypadku Bogdana Tiru. On opuści tylko zgrupowanie, ale powiedzmy trenował do jeszcze 3 dni, przepraszam, przed zgrupowaniem i zaraz po zgrupowaniu wróci do zajęć. W przypadku Pawła czy Iwana Runie to są zdecydowanie dłuższe pauzy. Natomiast optymistyczna wiadomość jest taka, że Paweł po zgrupowaniu już dołączy do zespołu. No myślę, że będzie potrzebował około miesiąca co najmniej, żeby odbudować się pod względem fizycznym, bo ta jego przerwa jest długa. On już chyba od kwietnia, jak dobrze pamiętam, albo od marca nawet nie grał, więc ta kontuzja taka była bardzo uciążliwa i długo z nią walczył. Wierzę, że tak samo po obozie wróci Iwan Runie, ale tu jeszcze musimy czekać z ostateczną diagnozą. A z drugiej strony na pewno musimy ich prowadzić mądrze, też muszą dużo więcej pracować indywidualnie z trenerami przygotowania motorycznego, tak żeby na pewno będziemy chcieli doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wrócili w pełni gotowi, żeby to nie było tak, że będą wchodzić, trenować, łapać jakieś urazy, bo po takiej przerwie to jest bardzo częste. My chcemy ich doprowadzić na pewno do takiego stanu, żeby byli 100% przygotowani fizycznie, wówczas wejdą gdzieś tam na ten pełny trening z drużyną. Ostatnie pytanie, już dłużej trenera trzymał nie będę, tym bardziej, że będzie jeszcze pewnie niejednokrotnie szansa, żeby porozmawiać. Jak wygląda plan na dzisiaj? Co czeka zawodników dzisiaj po przyjeździe? Przyjechaliśmy przed chwilą, tak, za chwilę mamy obiad, później oczywiście zawodnicy dadzą się do pokoi. Dzisiaj już tylko mamy jedną jednostkę treningową, zaczynamy taką mocną pracę. Znaczy, dzisiaj też to jest mocna jednostka, też głównie motoryczna. I od jutra już mamy w każdym dniu po 2 treningi, będą dni, gdzie będzie tych jednostek 3. Do tego pierwsza gra kontrolna jest w sobotę, więc mamy ten tydzień głównie chcemy poświęcić na taktykę, ale też przede wszystkim kontynuować to przygotowanie motoryczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy za obecność podczas naszej relacji live. Jak sami Państwo widzą, zawodnicy już udali się do pokoi, już za chwileczkę będą mieli obiad, a my się z Państwem żegnamy. Do usłyszenia i do zobaczenia z Kępy.